Wydawnictwo Jaguar przedstawia John Flamagan Drużyna Księga dziewiąta Morska pogoń Tłumaczenie Zuzanna Byczek Czyta Tomasz Sobczak Produkcja Audioteka Część pierwsza Nowa Czapla Rozdział pierwszy hal uśmiechnął się pod nosem czapla gładko cieła wodę wznosiła się na niej i opadała z wdziękiem wspinała się na drobne równe fale i zjeżdżała w dół wysoko wznosząc rozbryzgi po obu stronach dziobu. tak przyjemnie było znowu czuć delikatne wibrowanie rumpla i kołysanie pokładu pod stopami wraz z drużyną przez całą zimę budował nową czaplę a teraz się cieszył że wreszcie jest na morzu i znowu dowodzi Znajdowali się u wybrzeży Sonderlandu, na zachód od z Holmu. Poddawali nową łódź ostatnim próbom. — Jest zdecydowanie szybsza niż stara łajba — powiedział do Stiga, który stał obok wpatrzony w napięty łuk żagla. — Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej — stwierdził z uśmiechem pierwszy oficer. — Jest do całe dwa metry dłuższa. Hal kiwnął głową. Rzeczywiście, dodatkowe metry przekładały się na większą prędkość, ale to nie wszystko. Ponieważ eksperymentom poddał też żagle, zmienił ich kształt i wzmocnił je dodatkowymi szwami, aby wypełnione wiatrem stały się bardziej wydajne. Miały zresztą większą powierzchnię, bo wydłużył też maszt i rejki. Pomyślał, że rezultat jest całkiem zadowalający. Jedna rzecz trochę go jednak martwiła i między innymi właśnie z tego powodu wypłynęli w morze. Chciał przetestować czaple w różnych warunkach i sprawdzić, czy zawsze daje z siebie maksimum możliwości. Zmieniamy kurs, zawołał do Ulfa i Wulfa czekających w gotowości, ponieważ to oni odpowiadali za szoty i fały, którymi kontroluje się żagle. Wulf dał znak, że usłyszeli rozkaz i są gotowi. Zwrot krzyknął Hal, przesuwając rumpel, by łódź przeszła przez linię wiatru. Kiedy zaczęła skręcać, bliźniacy opuścili jeden żagiel i podnieśli drugi. Teraz, pomyślał Hal, wyczuwając lekkie wahanie w chwili, gdy dziób zaczął skręcać. Łódź ostatecznie zdążyła nabrać wystarczającej prędkości, by wykonać manewr bez zakłóceń, a postawiony żagiel w ciągu kilku sekund z głuchym hukiem naprężył się na wietrze i czapla gładko weszła na przeciwny kurs a jednak to chwilowe zawahanie wystąpiło. Hal wyczuwał je zresztą już wcześniej, kiedy wiatr wiał z mniejszą siłą niż rześka bryza, która teraz tak skutecznie pchała ich do przodu. Poluzować szoty. Bliźniacy wykonali rozkaz i żagiel lekko się wybrzuszył, jednocześnie tracąc mocno napiętą linię. Czapla teraz sunęła przed siebie wolniej i pchana wiatrem z lewej burty. Hal czekał świadom, że Stig bacznie mu się przygląda podobnie jak torn, trwający na posterunku przystępce płetwowej. Obaj jego przyjaciele doskonale wiedzieli, co go niepokoi. Rozmawiali na ten temat wcześniej, jeszcze przed wypłynięciem w morze. Nadal zwalnia pod wiatr mimo pracy steru? Zapytał cicho Stig, na co on przytaknął. Wypróbuję ją jeszcze raz, odparł po czym zawołał do bliźniaków. Zmiana kursu! Wolf dał znak, że są gotowi, a on wydał taką samą komendę jak przed chwilą. Zwrot. Rumpel się obrócił i dziób zaczął się ustawiać w stronę wiatru, ale tym razem, ponieważ prędkość łodzi była mniejsza, ruch też był wolniejszy i bardziej niepewny. Hal wyraźnie czuł opór dziób poszedł w górę, usiłując przeciąć linię wiatru, zaraz potem jednak opadł na prawo, przez kadłub przeszło drżenie, a żagiel gwałtownie załopotał, tracąc napięcie. Czapla zwolniła, przerwała zwrot i w końcu całkiem się zatrzymała. Płachta płótna i szoty zwisały smętnie, lecz już po chwili, gdy dziób mocniej przesunął się na sterburtę, żagiel złapał wiatr, a gdy Ulf i Wulf wybrali szoty, ponownie się wydął łódź się ustabilizowała i znowu zaczęła ciąć falę ustawiona w początkowym zwrocie na lewą burtę. Stig pokręcił głową ze zmartwioną miną. — Stara łódź dałaby radę — stwierdził. Hal wzruszył ramionami. Domyślał się, w czym tkwi problem i wiedział, że łatwo będzie mu zaradzić. Dziób leży za nisko na wodzie. Przez to powstaje opór podczas zwrotu. Odparł. Trzeba dokonać drobnych poprawek. Zawołał Ingwara i Jespera, którzy obserwowali sytuację z miejsca na ławkach wioślarskich przy Bagburcie, kilka metrów od masztu w stronę dziobu. Przesuńcie beczkę o metr do tyłu. Polecił. Przeszli na podniesione śródpokładzie, pokładzie, gdzie stała dwudziestolitrowa beczka z wodą i gdzie hal wcześniej wyrysował kredą kreski wyznaczające półmetrowe odcinki. Przetoczyli beczkę wzdłuż linii, umieścili ją na wskazanej przez hala kresce i przez chwilę starannie poprawiali jej ustawienie, żeby było naprawdę równo. Wiedzieli, że jeśli on mówi metr, to nie ma na myśli metr i jeszcze trochę, ani dziewięćdziesiąt centymetrów. Tylko dokładnie metr. Jesper, zadowolony z rezultatu, odwrócił się i dał znak halowi. Potem obaj wrócili na swoje miejsca w zagłębieniu dla wioślarzy, przez cały czas pilnie wpatrzeni w dowódcę, który w końcu kiwnął głową i cicho powiedział do Stiga. To powinno wystarczyć. Wypełniona wodą beczka ważyła dwadzieścia kilogramów. Hal miał nadzieję, że dzięki przesunięciu jej bliżej rufy dziób lekko się podniesie. Ustawił łódź na wiatr Ulf i Wulf natychmiast zaczęli wybierać szoty i tym samym naprężać żagiel, ale Hal kazał im przestać. Chciał na razie utrzymać umiarkowaną prędkość, by sprawdzić, czy ta drobna zmiana wpłynie na zachowanie czapli. Spojrzał na żagiel i wskaźnik wiatru. Żagiel owszem był wypełniony wiatrem, ale już lekko tracił napięcie. Wiatr wiał od bakburty. Gotowi do zwrotu! Zawołał i zaraz potem dodał. Zwrot! Przesunął rumpel i łódź ustawiła się do wiatru. Tym razem Hal nie poczuł żadnego wahania. Dziób przesuwał się pięknie i gładko, manewr nie wymknął się spod kontroli. Załopotał lewy żagiel. Ulf i Wulf opuścili go i wciągnęli prawy. Rozległo się jakże znajome łump w chwili, gdy płótno wypełniło się wiatrem. Bliźniacy wybrali szoty, by nadać żaglowi kształt wyraźnie napiętego łuku. Czapla pomknęła przed siebie nowym halsem, coraz bardziej przyspieszając. Hal pozwolił sobie na pełen zadowolenia uśmiech. Jeszcze jedna próba! Zawołał i powtórzyli całą sekwencję. Odczekali, aż prędkość spadnie i zrobili zwrot na prawą burtę. Czapla ponownie przeszła test bez zarzutu. Gładko skręciła, weszła na nowy kurs i znowu przyspieszyła. Dowódca, z jeszcze szerszym uśmiechem na twarzy, lekko przesunął rumpel. Jak zwykle napawał się łagodnym drżeniem przechodzącym od rumpla do jego dłoni drżeniem, które mówiło mu, że łódź jest żywą istotą, a nie martwą konstrukcją z drewna, lin i płótna należała do niego, była mu posłuszna i wykonywała polecenia bezbłędnie i z gracją. Znowu stopniowo nabrała tempa, kiedy bliźniacy napieli żagiel, zaczęła lekko skręcać w prawo. Trochę poluzujcie! zawołał i łódź wróciła na kurs. Dziób ciął wodę jak gigantyczny nóż, wznosząc spienione rozbryzgi po obu stronach. Wbrew oczekiwaniom w wyniku poluzowania żagla nieco się podniósł, zmniejszyła się siła naporu wody na kadłub i łódź zaczęła mknąć jeszcze szybciej, praktycznie ślizgając się po powierzchni. Uczucie, jakie ogarnęło Hala, było euforyczne, ale zauważył, że brakuje w nim pewnego elementu. Otóż na starej czapli jakaś drobna usterka czy niedoróbka w kadłubie, bądź stępce, powodowała, że w chwili, gdy łódź pruła przed siebie tak jak teraz, przechodziło przez nią lekkie wibrowanie, któremu towarzyszył głuchy pogłos rezonujący na całej długości. Bardzo lubił te skazy i teraz mocno odczuwał jej brak. Zastanawiał się, czy nie dałoby się jakimś sposobem dodać tego przyjemnego drżenia po mruku do nowej konstrukcji. Zapisał sobie w pamięci, by poeksperymentować po powrocie do Hallas Holmu. Hall? zagaił cicho wyrywając go z zamyślenia. Dowódca niechętnie wrócił do rzeczywistości. Takie szybkie tempo było niezmiernie ekscytujące, ale mogło spowodować zagrożenie łódź była bliska wymknięcia się spod kontroli i wkrótce dała o tym znać. Zaczęła z coraz większą siłą bujać się na boki. Gdyby trwało to zbyt długo, sternik nie byłby już w stanie zapanować nad nią, bo kołysałaby się coraz szybciej i mocniej i w końcu zaczęłaby bezwładnie płynąć po falach, a nawet mogłaby się wywrócić. Poluzować, zawołał do bliźniaków, którzy czym prędzej wykonali polecenie. Żagiel lekko opadł, łódź zwolniła, a kołysanie ustało. Czapla znów gładko i posłusznie sunęła do przodu. Stik pokręcił głową. Nie lubię tego, wyznał. Hal skinął głową. Nic dziwnego, że nazywają to śmiertelnym kołysaniem. Torn, uznawszy eksperyment za zakończony, podszedł do nich i stwierdził, wskazując na beczkę. Chyba daje radę, ale naprawdę będziemy musieli żeglować z beką wody na śród pokładzie? Dowódca pokręcił głową. Po powrocie poprawię kąt ustawienia masztu, odparł. Przesunę go nieco w tył. Powinno to wystarczająco dociążyć rufę i podnieść dziób. Torn kiwnął głową. Jako doświadczony żeglarz doskonale wyczuwał łódź i też wcześniej zauważył, że lekko dryfuje podczas robienia zwrotu z mniejszą prędkością. Nie miał jednak odpowiednich umiejętności technicznych, ani nawet pojęcia, jak można naprawić taką usterkę. Te sprawy zostawiał młodemu Skirlowi. Skoro tak twierdzisz, skwitował. Stefan, widząc, że zaliczyli wszystkie eksperymentalne manewry i czapla szczęśliwie wraca do portu, zajął przypisaną mu pozycję obserwacyjną na szczycie masztu. Po chwili z góry dobiegł jego głos. Żagiel z lewej burty.